Wesprzyj kanał i postaw mi kawę na buy Coffee 2 Witajcie w kolejnym odcinku Wojskowych Newsów. Dziś zacznę od szybkiego uzupełnienia informacji z ostatniego odcinka. Mówiłem wtedy, że jeden z europejskich krajów negocjuje kupno używanych merkaw. W wersji prawdopodobnie MK3. Były spekulacje, że może chodzić o Ukrainę, co osobiście raczej wykluczałem. Krajem, który prawdopodobnie nabędzie izraelskie czołgi, okazał się Cypr, który dysponuje m.in. czołgami AMX-30 w wersji B2, czyli czołgiem francuskim, który pierwszy egzemplarz został wyprodukowany w latach 60. ubiegłego wieku. Także, no, dość stare to maszyny. Cypr posiada także czołgi T80U oraz T80UK, który chciał nawet przekazać Ukrainie na początku tego roku. Ale za Leoparty z Grecji, ponieważ ich dostawa trwałaby znacznie krócej niż z Niemiec. Na razie brak informacji, co zrobi Cypr i czy w związku z ewentualnym nabyciem merkaw będzie bardziej skory do czołgowego wsparcia Ukrainy. A merkawa w wersji MK3 to nawet niezły czołg, zatem przekazanie czołgów T80 w takich okolicznościach, to znaczy z momentem nabycia merkaw, no jest bardziej prawdopodobne. Cóż, zobaczymy jak będzie. W Rosji zaczął się wojskowy przewrót i być może już się skończył. A teraz czas na to, czym żyje internet, a mianowicie buntem grupy Wagnera, której dowodzi kiedyś bliski współpracownik Putina, Jewgeni Prigozhin. Sytuacja w Rosji jest bardzo dynamiczna. Od czego to się wszystko zaczęło? Według szefa grupy Wagnera, obóz jego żołnierzy został ostrzelany przez regularną armię rosyjską w celu ich eliminacji. W związku z tym wydarzeniem Wagnerowcy mieli świetny pretekst do rewanżu i ruszyli na Rostow nad Donem, który dość szybko przyjęli. Następnie część Wagnerowców w kolumnach wojskowych udała się na Moskwę. Pojawiały się zdjęcia, które sugerowały próbę zatrzymania ich marszu, m.in. poprzez niszczenie dróg. Z kolei nad Moskwą i okolicach zaczęły krążyć śmigłowce. Co na to wszystko Kreml? Widać, że nie spodziewali się takiego obrotu sprawy i można było wyczuć panikę. Prigozina oczywiście nazwano zdrajcą, który wbija nóż plecy walczącej Rosji z Ukrainą. I jego wraz z najemnikami należy zlikwidować. A Moskwa przygotowywała się na ewentualne walki. Tymczasem wojska rosyjskie próbowały powstrzymać marsz, ale i same poniosły straty. Pojawiły się informacje, że Wagnerowcom udało się zestrzelić aż trzy śmigłowce Mi-8 oraz Mi-35. Było sporo pytań o zachowanie regularnej rosyjskiej armii. Jeśli faktycznie coraz więcej żołnierzy zaczęłoby przyłączać się do buntowników, to realna zmiana władzy na Kremlu stała się możliwa. W opinii ekspertów widać było jedną myśl przewodnią. Prawdopodobnie za Prigozinem stoją dużo większe siły, a zatem może być większa akceptacja dla jego działań. I pewna grupa chce po prostu pozbyć się Putina. Czy to była dobra wiadomość dla Ukrainy? Oczywiście, że tak. Utrata rozstawa nad Donem to świetna informacja. Bo to jest centrum logistyczne wojsk rosyjskich, które jest zaopatrywane właśnie stamtąd w amunicję czy paliwo. Poza tym oczywisty jest fakt, że przy wzmożonych walkach w samej Rosji, rosyjscy żołnierze na Ukrainie byliby zdezorientowani, co się dzieje i tak naprawdę kto nim dowodzi. W związku z tym wydawało się, że teraz to świetny moment dla Ukrainy do zwiększenia wysiłków w kontrofensywie. Co też się stało, bo kilka godzin temu ogłoszono zwiększenie jej skali. Natomiast stety bądź niestety bunt na razie wykasł. Podobno dzięki mediacji Łukaszenki, czyli prezydenta Białorusi za zgodą Putina, Prigożin zgodził się ustąpić i zatrzymał marsz na Moskwę. Ma dostać amnestię i wyjechać na Białoruś, a jego Wagnerowcy również mają uniknąć kary. Wrócili już do pas i wycofali się z Rostowa. Co teraz będzie? No zobaczymy. Takie zakończenie sporu ale mówimy o niedzielnym poranku 25 czerwca, więc sytuacja za nawet kilka godzin może się zmienić, nie jest zaskoczeniem. Do Moskwy miały zostać ściągnięte elitarne oddziały czeczeńskie, które miały chronić stolicę Rosji. Wydaje się więc, że grupa Wagnera, przynajmniej na razie, nie była gotowa realnie do dużych walk. Natomiast reakcja urzędników rosyjskich i całego grona politycznego pokazuje, że realnie bali się o swoje dalsze losy. No cóż, trudno wyrokować co dalej, ale z pewnością sytuacja jest niezwykle intrygująca i będziemy razem śledzić dalsze jej losy. Mardery jadą na Ukrainę. W trwającej kontrofensywie jeden z podstawowych typów uzbrojenia, które szczególnie potrzebuje Ukraina, to transportery opancerzone oraz bojowe wozy piechoty. Niemcy postanowiły przekazać kolejne Mardery w wersji A3, czyli w stosunkowo nowoczesnej, ze wzmocnionym pancerzem w porównaniu z wersją podstawową, czyli A1. Mówimy o wysyłce 20 egzemplarzy. Pochodzą one zarówno z magazynów Bundeswehry, jak i z zasobów producenta Rheinmetall. Łącznie wyprodukowano ponad 2000 marderów, a obecnie Bundeswehra posiada ich około 400. Ostatnio przeszły nawet poważną modernizację, która pozwala im korzystać z pocisków MERS, czyli niemieckie odmiany pocisków Spike LR. Ale trudno oczekiwać, przynajmniej na razie, że właśnie takie mardery trafią na Ukrainę. Do tego potrzebna byłaby zgoda producenta spajków, czyli Izraela. Natomiast niezależnie od tego, Marder i tak posiada stosunkowo dobrą siłę ognia do zwalczania piechoty, a mianowicie działko 20 mm Rheinmetall MK20, czy dwa karabiny maszynowe 7,62 mm. W każdym razie gratuluję Niemcom, że wreszcie na poważnie ruszyli swoje cztery litery i coraz chętniej wspierają Ukrainę. Polskie czumno w drodze do Polski no i proszę Państwa, stało się. Pierwsze moduły bojowe K-239 Chunmo, osadzone na polskim podwoziu Jelcz, są w drodze do Polski. I nasze pierwsze wieloprowadnicowe wyrzutnie z Korei powinny do nas dotrzeć na początku sierpnia tego roku. Mówimy dokładnie o trzech wyrzutniach, które zostały zmontowane w Korei. Reszta ma być już implikowana w Polsce to znaczy moduł bojowy i podwozie Jelcz. Natomiast polskie Chunmo będą przechodzić także zmiany w Polsce. Te, które właśnie do nas docierają z Korei. Tutaj zostaną zamontowane polskie radiostacje oraz polski system zarządzania walką TOPAS. Ogółem zamówiliśmy 218 wrzutni. Jak do tego dodamy kilkaset modułów bojowych HIMARS, które także będą osadzone na jelczach, ale 6 na 6 no to widać, że będziemy mieli, przynajmniej na papierze, potężną artylerię. No i nie tylko na papierze. Teraz tylko rozpocząć produkcję amunicji, szkolić polskich żołnierzy. I pod tym względem będziemy naprawdę potężną siłą w Europie. Niemniej pamiętajcie, że przynajmniej według obecnych zapowiedzi, nie wszystkie zakupione wyrzutnie będą użytkowane. Część z nich ma być zmagazynowana i użyta w razie potrzeby. Czyli pewnie domyślacie się, o jaką potrzebę chodzi. Oby nigdy do takiej potrzeby nie doszło, aczkolwiek bądźmy realistami: trzeba się do niej przygotować. Rakiety balistyczne z USA dla Ukrainy już w przyszłym roku. Temat rakiet MGM-140 Army Tactical Missile System jest już grzany od kilku miesięcy. O możliwości przekazania tych rakiet balistycznych o zasięgu nawet 300 km informowałem jakiś czas temu na kanale. Dlatego teraz krótki dodatek dla zainteresowanych. Mianowicie w projekcie budżetu na 2024 rok Izba Reprezentantów USA po raz pierwszy wprowadziła zapis, który przewiduje dostarczenia rakiet MGM-140 walczącej Ukrainie a także finansowanie tego przedsięwzięcia. Dzięki temu Pentagon, oczywiście, jeśli ten zapis nie zostanie zmieniony, będzie mógł realnie stworzyć plan dostarczenia tej broni Ukrainie. Czy tak będzie? Do tego proces jeszcze daleki, ale bez wątpienia w obecnej sytuacji wydaje się, że w zasadzie każda broń może być już przekazana Ukrainie. Ale jak będzie teraz czas pokaże. Pierwsze strzelanie z Małej Narwi. Na terenie centralnego poligonu Sił Powietrznych w Husce. Odbyło się pierwsze strzelanie nowego polskiego systemu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego nabytego w ramach tak małej narwi. W skład małej narwi wchodzi urządzenie kierowania uzbrojeniem Zenit-M, stacja radiolokacyjna Soła-M, grupa kierowania walką oraz pluton ogniowy w składzie trzech wyrzutni i Launcher. Z kolei efektorem, czyli rakietą używaną przez wyrzutnie, to brytyjski CAM. Nasi żołnierze musieli wyeliminować łącznie trzy cele na różnych wysokościach, a mianowicie 500, 2000 oraz 3000 metrów. A jeden z celów był obiektem manewrującym. Wszystkie próby okazały się sukcesem i zaliczono 100% skuteczności. Dzięki pozytywnie zrealizowanemu zadaniu udało się ukończyć szkolenie naszych polskich załóg i według zapowiedzi naszego ministra obrony w najbliższych dniach, a nawet do końca tego miesiąca, Bateria rozpocznie regularny dyszur bojowy. Serdecznie gratuluję. No i na dziś to wszystko. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału oraz jego wsparciu poprzez serwis BuyCoffeeTu. 2 No i życzę Wam miłej niedzieli. No i oczywiście jak zawsze zapraszam do sekcji komentarzy. Trochę się dzieje, więc jest o czym jak zawsze dyskutować. Do następnego materiału. Hej!